Już jest po targach. Generalnie pożegnaliśmy się z piękną wystawą gitar lutniczych. Przemku, jak wrażenia? Fenomenalne targi, fenomenalny czas, zajebiści ludzie, zajebiste gitary. Po prostu tak naprawdę chyba gitara tak naprawdę zaczyna się właśnie dopiero w takim miejscu, bo tutaj można zobaczyć, jak ten jeden instrument można, na ile sposobów można go zrobić. I jest to po prostu zajebiste, nie? Gitary były przepięknie wykonane ręcznie, czasami CNC, czasami były dokańczane ręcznie. Duża dbałość o szczegóły, duża dbałość o detale, dużo artyzmu, dużo sztuki w tym było, dużo rzeźbienia, nie? Gitary, których się nigdzie nie zobaczy poza tego typu targami lub lutników, bo są tak unikatowe, tak ciekawe i tak bardzo wartościowe. No dzieła sztuki, no. Co ja mam jeszcze powiedzieć? No, dla mnie to było fenomenalne przeżycie z punktu widzenia tego, gdzie ja jestem i gdzie się kierować, nie? Dużo było rzeczy, które mnie zainspirowały i też pokazały, że gdzie jest moje miejsce i to jest fajne, bo wiem, do czego dążę, nie? Niektórzy lutnicy robili rzeczy, o których precyzyjnie, niesamowicie i niektóre rzeczy były po prostu takie, że widząc to, aż sam chciałem wrócić do warsztatu i parę drobiazgów zmieniać w moich gitarach, żeby było jeszcze lepiej, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Wspaniałe. Dobrze było usłyszeć od kilku różnych gitarzystów i innych lutników też o tym, co ja robię. I to też jest fajne, bo to powoduje, że można iść dalej, nie? Jeżeli pewne rzeczy, które zostały zaprojektowane i zrobione w gitarze, działają nie tylko dla mnie, ale też dla innych gitarzystów, to znaczy, że to jest dobry kierunek, nie? Więc wydaje mi się, że tego typu targi, na których można zobaczyć instrument, inny instrument, swój instrument z różnych perspektyw, widziany innymi oczami, oczami ludzi, którzy się stricte tym zajmują i tymi, którzy doceniają handmade gitary, no to i chcą na takich właśnie grać, no to jest feedback tego typu jest bardzo wartościowy i na pewno dużo jest jeszcze do zrobienia dla mnie, ale uważam, że sam fakt pojawienia się już w tej grupie ludzi jest jakimś, jakby to powiedzieć, jakimś takim fajnym wyznacznikiem, że okej, wiemy już, gdzie idziemy, nie? Tak to jest. No. Chcę powiedzieć, że zajebiście było być w zajebistym towarzystwie kumpli Ksantypa, no i oczywiście Artka Dogiela, mojego brata w przestępstwie gitarowym. Nie? Także nie, no towarzystwo kolegów było mega, bo wszyscy razem jakby daliśmy radę. Poza tym poznaliśmy fantastycznych lutników z Polski, Stradi, Śliwa Gitar, z Kerwesena widziałem parę gitar i rozmawiałem tam z jednym z tych ludzi. Kto jeszcze był z Polski? Black Gat, właśnie chłopaki z Black Gat Gitar. No mega, no raz, że robią fenomenalne instrumenty, naprawdę światowa klasa, to jeszcze są ludźmi, z którymi fenomenalnie się rozmawia. No, kontakt był od razu i to taki bardzo fajny, ciepły, wspierający, więc super. No, w ogóle serdecznie pozdrawiam, co mogę powiedzieć. No, a poza tym poznaliśmy super ludzi z różnych stron świata. Z Panamy. Z Panamy gość, robił fajny gitar. Z Finlandii, jakiś taki wymiatacz, lutnik. Skąd tam jeszcze? Z Niemiec było paru lutników oczywiście, między innymi Ulrich Teufel, który przyszedł na stand i porozmawiał chwilę, spędził swój czas, żeby pokazać, poopowiadać trochę o tym, jak on robił te swoje gitary, jak zaczynał i dlaczego to jest u niego takie, jakie jest, a wszyscy wiemy, że te gitary są w ogóle z innej planety, nie? Fenomenalnie zrobione, designerskie bardzo i fajne nagrania. Co jeszcze możemy powiedzieć? No spotkaliśmy naszych kumpli Stonewolf. Chłopaki ze Stonewolf byli ze swoimi dziełami sztuki, swoimi mega gitarami. Był jeszcze Collins Guitar z Anglii, był Adrian Lucas z moich stron, z okolic New York. To ja mówię o tych takich, które mogły się już na filmikach przewinąć, a oprócz tego była Michała, była cała masa innych ludzi, o których Santy wam na pewno opowie. Zachęcam już teraz do obejrzenia relacji, bo na pewno będzie tam dużo fajnych momentów. A co najważniejsze, będzie tam mega ilość gitar, które naprawdę są gitarami pełnej krwi i kości. Od maleńkich użebrowań wewnątrz konstrukcji, akustyka, po wykończenia detali, po inleje, które są robione z precyzją niemalże laserową, a robione ręcznie. To zauroczyły mnie gitary pewnego Japończyka, już nie podam teraz nazwy, jak się nazywał, bo po prostu nie pamiętam, ale raz, że gitara była niesamowicie leciutka, to dwa, że była tak pięknie zrobiona w tych detalach, że widząc takie coś, aż się chce
rozwijać dalej, myśleć, że no, on ponoć już tam 30 parę lat działa na wyspie Hokkaido, no i dopracował, co mógł dopracować, nie? Super, no, super. Klimat fajny, ciepło jest, piwko dobre. Pozdrawiam.